Czy jesteś gotowy? Tak. Wiesz co? Nie byłeś gotowy. Poszedł! Dawaj. Lecę! Uwaga! Uwaga! Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj wraz z Szaku TV postaramy się obalić pewien mit, który mówi, że maksymalny możliwy frag za pomocą RPGa wynosi tylko 300 metrów. Czy aby na pewno? Sami zobaczcie. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Hej, 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 moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną Szaku TV, siemano. No siemka, siemka. I postaramy się dzisiaj sprawdzić, na jaką odległość strzela RPG. To co, zaczynamy szukać RPG-a, ja może pocisnę na słone strzechy. Dobra, to ja wykrzywione polecam. To ty poleć wykrzywione. Znając życie, na samym początku RPG-a, zanim znajdziemy, to minie parę minut, ale Farel to bystrze zrobi szybko, fajne cięcie i zaczniemy od razu testować odległość. Co potrzebujemy? Snajperkę. Dużo rakiet, snajperkę do odmierzania odległości, bądź też sztucera. Bardziej snajperkę chyba, bo ta rakieta, ci powiem, dosyć daleko lata. A, to się załatwi. Oczywiście widzowie, piszcie w komentarzu, jakie macie typy, ile metrów, tylko przypominam, nie oszukiwać. Jak ci idzie szukanie? No i ciężko, ciężko. No, ja na razie na AWP, się tylko rozgadałem, a nic nie grałem. Dobra. Ja powiem tak, dwie chatki zlutowane, no i słabo, może jakieś automaty bardziej? No u mnie nie ma na tym żadnego. Bardziej nam pomogą, ale tutaj idę na dół, zobaczę. Bo ze skrzynki coś mi się wydaje, że to będzie takie... Wypadnie, ale rakiet. Tak, 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 o! Coś w ten deseń, dokładnie. Znaleźć maszynę i będziemy tylko tej maszyny spali. Będzie git. Skrzynki jest maszyna. Jest, RPG. Wow, w końcu udało się. Wjedzie dopiero? Nie. Na samotnym schronisku. Wylądowałem na słonych. Doszedłem do schroniska. Okej, moi drodzy, to teraz lecę się spotkać z Szaku TV. Znaczy, Szaku, ty się zabij i spotykamy się, wiesz gdzie? Cię mam rakiety, to się nie będę zabijał. A gdzie jesteś dokładnie teraz? Na pomyślności, pagodach. Na pagodach pomyślności. No dobra, to spotkajmy się gdzieś tutaj koło słonych strzech. Dobra, lecę. Widoczki mamy piękne, przepiękne po prostu. Z czego budujemy? Z metalu? To nie ma znaczenia. Mówisz? No. Chcemy tylko to połączyć z górką, bo nawet rakieta nie doleci. Ale chcę połączyć po prostu, jak wybuchnie środek, żeby nic nie poleciało. Dokładnie. To co? Tutaj tam się ładnie wszystko zbuduje. Masz snajperkę? Mam. A pokaż snajperkę. Dobra. To co? Panie Szaku, idziesz w tamtym kierunku? No dobra. A jak chodź, wskacz na rakietkę. Mówisz? Dasz radę? Ale cię zabiję, wiesz o tym, jak nie ten. To się cofnę trochę. Jesteś gotowy? No. Ej, za wysoko, mordo, za wysoko. Nawet nie odliczałem! Dobra, jeszcze raz, fail. Ta, wyjaśniasz ją? Ta, skrzyneczkę wyjaśniłem, bo cały czas brzęczała. Okej. Teraz jesteś gotowy? Czekaj, poczekaj chwilę. Ty po prostu podskakuj, a ja będę strzelał, dobra. Tak? Mam nadzieję, że się uda. Czekaj. Nie można ile dużo razy podskakiwać. Czemu? No bo jest jakaś blokada, patrz. Poszedł! Dobra. Do końca lecieć, czy zejść? Leć do końca. Ale poszedł. Co jest? Aha, dobra, padłeś. No okej. 301. Okay. Ile? 301. 301. Myślisz, że można więcej? Dobra. Robimy więcej? No tak, bo trzeba sprawdzić to, nie? No to patrz, co mam pomysł. Idę do ciebie. Jeszcze raz mnie wystrzelisz. Dobra. 301 metrów. Nie sądziłem, że tak zaliczy. No, widzisz. Ja to muszę zniszczyć. Dobra, ale to będzie ideolo, pan. I co wejdziesz? Mhm. Kurczę, jakie drzwi ładne. Pan. No i zastanawmy się, o co chodzi. Ej! Wystrzeliłeś mnie w kosmos. No. I teraz po prostu, pan, zrobisz tak, wejdziesz w to. Patrz, tak jakoś tak, o ten sposób. Czekaj.
No, wiem o co chodzi. I lecisz w tamtą stronę, na W, daleko, daleko, nie? Od razu spada ten. To składa. Mam lecieć teraz? Nie, jak mnie wystrzelisz, od razu biegniesz na to i lecisz w tą stronę. No, to będzie miało sens, kumplu. No ta. Czy jesteś gotowy? Ta. Wiesz co? Nie byłeś gotowy. Chyba nie byłeś gotowy na to. No chyba nie, wiesz. Chcę trochę bardziej się przyłożyć. Tak. Musisz bystrzej skakać. Uginać, no? Słuchaj, zrobimy tak. Żeby nie tracić po prostu czasu na wbieganie tutaj, to jednak stąd cię wystrzelę. Wiesz o co chodzi? Że od razu wbiegam sobie tutaj. Dobra, zróbmy testowy skok. Dobra. Nie wiem, czy jest to właśnie tutaj potrzebne. Co? Dobra. Tak, jest, dalej poleci. Uuu, to ma sens, faktycznie. Ale rozwaliłem tam tutaj tą w środku, wiesz? Spojenie, które tu postawiłeś. Tą ramkę. Mówisz? Tak, teraz od razu lepiej zawa. No nie wiem, bo cię może wyrzucić, wiesz o tym. A! No one po to było. Patrz. A to jakbyś to zamknął po prostu? Patrz, ej, nie ma materiału. Nie, właśnie nie, tego nie zamykać. Bo tu przelecisz do góry, o to chodzi. Daj materiały, albo weź postaw tą ścianę, kiedyś pokażę, postaw tą ścianę tą. I weź odsunkę, patrz i wchodzisz tutaj, po prostu pleckami. I od razu cię wyrzuca automatycznie, pleckami wchodzisz. Aha, dobra. No to tego nie znałem, spoko. Spoko opcja. Lecimy. Kurcz, unlucky. Chyba za daleko jesteś, wiesz? No dobra, to będę bliżej. Chyba trzeba troszeczkę bliżej podejść. Teraz już mamy wszyściutko obczajone. Jak myślisz, ile stawiasz? Ja mi się wydaje, że tak z 600 się zrobi, co? 700 mi się wydaje, tak. Jak dobra. Ładnie poleci. Podskakuj. Wow. Ale unik zrobiłem. No, tutaj ci powiem, było blisko. Ej, nie. Czekaj, mam pomysł. Jak mówię, strzelaj, to strzelaj. Shot. Dobra. Troszeczkę i tak później kliknąłem. Od razu kliknij. Shot. No, dobry shot. Dobry shot. Gdzie jest ten unik? Raz, dwa, dobra. Dobra, lecę. Lecę, puść tą rakietnicę. Jak najdalej uciekam, stary. Dawaj. Szybko. Lecę. Ile? 468, dobra. Od razu na speedzie leć, bez tego. Rakietnicę im przeładowywała. I tutaj się znowu zaciąłem. Ale więcej. Tak, 468, okej. Okay. Powiem ci tak, ile masz rakietek? Ja ci oddałem wszystkie. No spokojnie. Ale co dało? Ile masz rakiet? 3. No, tu no dasz, ale. Dobra. Patrzałem, jak mam to zrobić. To daleko jestem. Patrz, prawie stanął. No prawie. No wiadomo, prawie robi wielką różnicę. Czekaj, dobra, no. Muszę cię wycelować, okej? No niestety, za daleko, wiesz? To jest chyba. Dobra, bliżej podejdę. To jest niestety za daleko. Ostatnia rakietnica. Tak, ostatnia rakietnica, mam nadzieję, że się uda. Ale 468 zrobiliśmy. Kurczę, takie 600 mogłoby siąść, nie? Tak, na spokojnie. Dawaj tutaj, stawaj tam. A ja tu się stanę. O tu maksymalnie. Ja. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Tym razem nie będzie już faila i postawiliśmy sobie od razu dwa jumppady tutaj, żeby od razu ewakuować się tam na W272. Okej, szaku, gotowy? Tak.
Gotowy, jak nigdy. Podskakuj tylko raz, nie? Dobra, ja ci będę mówił jeszcze raz. No! Miało nie być fejla. A ty jak spadłeś? Bo mi się podłoga zawaliła pod nogami. Poszedł! Lecę jak najdalej! No jestem ciekaw. Dawaj, leć, leć. Ile będzie metrów? Leci cały czas. Dobra, uwaga. Uwaga. Jeden. Boom. Ile? Ile? 525 tylko? 552. 552? A ile było prędzej? 400, tak? Tak, 400. A, 552. Myślałem, że tyle było 600. Nie no, musimy jeszcze jedną próbę zrobić i żeby udało nam się przekroczyć magiczną barierę 600 metrów. No ci powiem, nice try. Zabrakło 48. Kurczę. No. So close. Dobra, jedna rakietka, mam nadzieję, że się uda. To co, Szaku? Módl się, żeby wyszło. Dobra. Trzymam kciuki. Aaaa! Już biegłem! Dobra, trudno, szukamy rakietek i za chwileczkę się widzimy. Raz, dwa, dobra, coś takiego myślę, no. Unlucky. Dobra. Zapraszam jeszcze raz. Musi to teraz wyjść, kumplu. Nie, no, jeszcze mamy chwilę. Już się strefa zbiła, słyszysz? No, wiem. Nie podskoczyłem z tego, odbiło mnie na lewo. Nie chyba odbiło cię, nie? No, jakoś przesunęło mnie. Podejdź bliżej jeszcze. Fuck. Dobra. Teraz musi być 100% strzał. Dobra, jeszcze mamy dwie próby. Mamy dwie próby, tak jest. Poszedł! Dawaj. Lecę! Uwaga! Uwaga! Dawaj, Parol, dawaj! Osiągniemy! 600 będzie, 600. Dawaj, leć. Już jestem dalej niż byłem. Dawaj, jeszcze dalej. Jeszcze. 553, no nie wierzę! O jeden metr dalej! Dobra, moi drodzy. Nie mamy rakietek, to było na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie w kanał, wbijajcie również do Szaku TV, on gra często w ratowanie świata, live'y również prowadzi. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, dziękuję Szaku za pomoc jako mięso armatnie w tym odcinku. Trzymajcie się, yo! Siema.